Witajcie z powrotem przy Zagrajmy w The Legend of Zelda Skyward Sword. Zaczynamy dzisiaj w nieco innym miejscu, mianowicie wróciłem się do pierwszego źródła, pierwszej świątyni. Czyli tego miejsca, które znajduje się na końcu pierwszej świątyni, bo tutaj niestety zapomnieliśmy pewnego Goddess Cube. I to w sumie Goddess Cube, który odblokowuje coś ciekawego, dlatego warto by go zabrać teraz jeszcze ze sobą, skoro i tak wracamy do Skyloft. No. Więc teraz szybki przeskok do... właśnie Skyloft, tylko jeszcze... może ciekawie byłoby wziąć sobie buteleczkę. Nie chciałem wody, nie. Nie woda. Kurde, nie udało mi się wróżek zebrać. Są tu jeszcze jakieś inne wróżki czy coś takiego? Nie, no dobra, to bierzemy po prostu tylko wodę. Woda też jest dobra, tak, prawda? No dobra, to teraz cięcie do... Skyloft. Witajcie przy The Legend of Zelda Skyward Sword, jak już sobie przed chwilą powiedziałem. Wracamy do Skyloft, żeby przywrócić znów kolejną tablicę, która pozwoli nam dostać się do nowego obszaru, tylko może od razu wylądujemy sobie przy statule bogini, to nie będzie aż tyle biegania, co? Chociaż i tak w tym odcinku trochę jeszcze się po Skyloft rozejrzymy. W sumie prawie tak samo ładnie jak wtedy, kiedy lądowaliśmy na ceremonii, kiedy Zelda nas rzuciła. Prawie tak samo. No to migiem. Nie przywitaliśmy się zresztą i w sumie moglibyśmy porozmawiać z dyrektorem zaraz, zobaczyć czy możemy powiedzieć o tym, że spotkaliśmy Zeldę. I że wszystko z nią w porządku w sumie i tak dalej, pewnie by go to bardzo interesowało. Cała mapa pełna. Chyba nawet najciekawszy obszar to będzie. Okej, trzeci obszar jest... pojawił się, możemy się tam dostać. Dziękuję, Fai. Ale my teraz mamy trochę innych rzeczy do zrobienia. Moglibyśmy się od razu tam udać, ale najpierw trochę się po rynku rozejrzeć. Albo najpierw pójdziemy do Beedla, to chyba też całkiem dobry pomysł. No i w sumie całkiem dużo Goddess Cube udało nam się odblokować, prawda? Więc powiedziałbym, że może w dzisiejszym odcinku zabierzemy się też trochę za zdobywanie ich. Jak mówiłem, zadań pobocznych jeszcze nie będziemy robili, bo to trochę jeszcze jest... no, za dużo. Albo raczej nawet za mało możemy w tej chwili zrobić, a za dużo innych rzeczy do roboty. Dlatego dopiero po ukończeniu następnego obszaru sobie zabierzemy się jakoś bardziej za zadania poboczne. Dlaczego ja w ogóle strzelam teraz? Gdzie jest Bill? Tutaj. Myślał, że się schowa, skurczybyk. A już myślałem, że nie trafię. W sumie to nie aż tak fajny pomysł. Z tym Billem i tym jego... że trzeba do niego dzwonić zawsze. Nie! Och, co to było za durny gerwazy. Jeszcze raz. Ja chcę z... no... chcę do ciebie, Bill. Szkoda, że nie można tego trochę przyspieszyć. Niby fajny pomysł i tak dalej, ale trochę to wkurzające, że zawsze trzeba tutaj do sklepu się w ten sposób dostawać. Można to w ogóle... tak... można by spróbować się przez okno dostać. No nie no, chodźmy do Biblii, do samego Billa, do środka.
Co takiego tutaj masz? Najbardziej mnie interesuje to. Adventure Punch pozwala nam nosić jeden przedmiot więcej. Oczywiście, że wezmę. Szkoda, że nie mam więcej pieniędzy, to mógłbym sobie może jeszcze jedną kupić, ale no... Wydajmy to, co mamy. 170. Mogę sobie kupić jeszcze jeden portfel? Jeszcze jedno rozszerzenie do portfela? 300 rupii kosztuje teraz. Ach, nie za ładnie, nie za ładnie. No to zobaczymy w każdym razie, co Goddess Cube nam odblokowało. Chociaż... nie mogę za 100 kupić. Okej. Okay. Ach, dodaje mi 300 rupii, rzeczywiście, to tak szło. Głupi Gerwant, głupi Gerwant. Nie czytał uważnie i tylko na liczby zwracał uwagę. No dobrze. Teraz możemy w sumie też do marketu pójść i wyciągnąć sobie z magazynu tędy też mogę wyjść. Wyciągnąć sobie z magazynu drugą butelkę, którą mamy i kupić sobie dwa eliksiry, bo teraz nie zabiera nam aż tyle miejsca to wszystko. Hallo, gdzie ty? Tu jesteś. Witam w item check. Czy chcesz coś? No, okej. Nie przybyłem tutaj tylko po to, żeby cię zobaczyć. Tak, przybyłem tu, żeby cię zobaczyć. Co, naprawdę? O tak. Chyba nie masz jakiegoś interesu w tej staruszce, co? Ale jeżeli to prawda, to... to mogło być miłe. O, prawie zapomniałam. Mam przecież robotę do robienia. Czy masz coś, co miałabym tutaj przetrzymać? Tak, proszę. Okej, zobaczmy. O, biedna stara panna. Mam nadzieję, że młodzi ktoś od niej chce. Ale cóż. Mogę teraz napełnić moje buteleczki. Chciałbym kupić sobie eliksir życia. I to dwa razy. 20 rupii? Chyba tyle mam. Chyba mam dwa razy 20 rupii. Oj! Ha! Ulepszać raczej jeszcze nie będziemy. I ty jeszcze. Jak to nie mam pustej butelki? Co? Mam dwie puste butelki. A, okej, mam tutaj wodę teraz przecież. Więc... Ej, co tutaj wylewasz na moją podłogę? Musiałby teraz coś krzyknąć. Okej, dzięki teraz. Tak, chcę. I? Że też tą brudną łapę zanurza w tym eliksirze. Swoją drogą, na co komu te eliksiry, skoro tylko my je kupujemy i tylko my się ranimy? No dobra, może innym rycerzom, prawda? Może oni próbują sobie jakieś tam rzeczy... wykupić? Masz coś ciekawego? Co takiego nowego masz? A, mała torba na bomby. Nie, aktualnie jestem zadowolony z tym, co mam. Chciałem jeszcze tutaj zobaczyć. Ale nie, no rycerze mają też swoje tam małe problemy i też tutaj w nocy muszą patrolować i są małe potworki, więc może tak się próbują uleczyć. Chciałbym coś ulepszyć, albo zobaczyć, czy mogę coś ulepszać teraz, kiedy mam tyle różnych przedmiotów. Co z tobą? Nie mam nic, co mógłbym ulepszyć. Co z procą? Potrzebowałbym jeszcze dwa Dusk Relic. A co do ciebie, to... jeszcze jeden Monster Claw bym potrzebował. No szkoda, przynajmniej mam odpowiednio dużo rudy Elin... metalu Elin? Jak to się nazywa, cholera jasna, się pomyliło już mi. Eldin Or, czy coś takiego, tak? He? W bok masz iść, tu. No, jak to się jeszcze raz nazywało? Eldin Or. No, Eldin Or, czyli mam rację jednak. Okej, to tutaj jesteśmy załatwieni z naszymi problemami. Więc zobaczmy.
Moglibyśmy pójść do burmistrza. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Chciałem zobaczyć, czy burmistrz ma coś nowego do powiedzenia teraz, kiedy w sumie udało nam się dużo osiągnąć. No to żółte światło, które tam widzimy. Tam zmierzamy. Ale skoro tu jesteśmy, można by się trochę rozejrzeć. Ach, szkoda, myślałem, że jeszcze zdążę w drzewo uderzyć. Bardzo lubię tą spokojną atmosferę tego miejsca. Bez obaw? Nie, jeszcze nie przejmujemy żadnych zadań. Bez obaw. Jeszcze w tym odcinku porobimy trochę ciekawszych rzeczy. Niż tylko samochodzenie, kupowanie i sprawdzanie i upgrade'y w ogóle. A ty co tu robisz? Gruz jest w złym humorze i tak dalej. No. Nie coś, co mnie mocno interesuje. Niby szkoda Gruza, ale... Z Zeldą wszystko w porządku. Może jemu też byśmy mogli o tym powiedzieć, co? Burmistrzu! No, fajnie. Hej, Link! Jak tam idą poszukiwania? Znalazłeś już jakieś ślady Zeldy? Bardzo czuję się okropnie z tym, że zmuszam cię, żebyś przechodził przez to zadanie sam, ale... Nie mogę tak po prostu zostawić wioski... bez obrony. I nie mogę pozwolić, żeby ludzie z wioski po prostu dowiedzieli się, co się stało poprzedniej nocy. Ja to trochę dłużej czasu minęło niż jedna noc. Okej, powodzenia, Link. Szkoda, że nie możemy mu nic powiedzieć. To nie ja! To tak było już. No to pewnie Grossowi też nie możemy nic powiedzieć na ten temat. Szkoda. On też będzie mówił to samo znowu. Szkoda, że nie ma żadnych reakcji na to, co się teraz trochę zmieniło, że spotkaliśmy Zeldę i tak dalej. Można by ciekawy dialog poprowadzić z burmistrzem. Ale dobra. Bez głupot, spróbujmy teraz poszukać tutaj rzeczy, które zostały odblokowane dzięki Goddess Cube. Tutaj w Skyloft raczej tego nie będzie, niczego. Nie, tutaj nie będzie żadnej skrzynki, która została odblokowana najwyraźniej. No ale czemu się dziwić, prawda? Skrzynki w Skyloft to pewnie zostaną dopiero później, w dalszych lokacjach odblokowane. Znowu osoba, która ma problem. Więc... leci! No to mapo. W którym kierunku polecieć najpierw? Powiedziałbym, że najpierw polecimy tutaj. Jak ładnie, że mi zaznacza nawet, w którym miejscu mam lecieć. To nie ma tak wielkiego problemu z patrzeniem cały czas na mapę. Spróbuję jakoś ładnie wycelować, żeby tam wylądować. A? Widzę, że to dość mała platforma, obyśmy nie mieli problemu z wylądowaniem. Potem się okaże, że spadniemy. O, nie. Nie to miałeś zrobić, nie to. Już widzę problem z lądowaniem. Małe wyspy to nie moja rzecz. Nawet jej nie widzę teraz. Czy jestem znowu zbyt nisko? Tak, oczywiście, że jestem znowu zbyt nisko. Halo, zgubiłem się. Chodźmy trochę wyżej, bo ja naprawdę się zgubiłem. Gdzie ja jestem? Teraz, zobaczmy.
To zostało odznaczone? Nie. Jestem bezpośrednio pod... nad tym. A tu jesteś. Wylądować jakoś ładnie, a nie jakieś głupoty robić. Już prawie byliśmy przecież. Ha! No. Zresztą nie było takie trudne. Nasza pierwsza skrzynka odlokowana przez Goddess Cube. A w niej znajduje się... kawałek serca, który... czy on odblokuje nam... tak, odblokował nam kolejne serce. Pięknie. I spokojna muzyka się odblokowała. Ale nie możemy się ją cieszyć zbyt wiele. Dlaczego mój ptak teraz nie chciał puścić? He? Dlaczego mój ptak nie... he? Co się dzieje? Cały czas klikam w dół i mój ptak nie przybywa. Może muszę w ten sposób skoczyć. Tak, muszę skoczyć w ten sposób, a nie po prostu upaść. Jak upadnę, to nic nie poradzę na to. Okej, to tutaj teraz jest już odhaczone. Więc zobaczmy. Teraz mógłbym tutaj jeszcze polecieć sobie, skoro jestem w pobliżu. Gdzie jest ten znacznik? Zobaczyłem go kątem oka. Ha! Miejmy nadzieję, że teraz lądowanie wyjdzie trochę lepiej, jak się już znów przyzwyczaiłem do tego skakania. O nie, tornado! Nie! I kolejne. Nie dać się złapać, bo inaczej będzie tak samo, jak to było na początku gry. Podczas naszego lotu z Zeldą. Pamiętacie, jak to wyszło? I nie wpaść przez pomyłkę do kolejnego fabularnego miejsca. I teraz będzie ta wyspa latała trochę wyżej czy niżej jak poprzednia? Czy to tam na górze jest? Chyba będzie gdzieś... wyżej. Zobaczmy, co mapa na to. Tak, to jest tutaj. Odrobinkę wyżej. Wow, tu będzie ciężko wylądować. To było piękne lądowanie. Połową twarzy gdzie indziej niż trzeba, ale przynajmniej dało radę. I z odpowiedniej strony otworzyć. I możemy teraz nosić 10 dodatkowych pocisków. Tam będzie trzeba się jeszcze później jakoś dostać. Ciebie nie mogę zebrać niestety. No dobra. Czyli tu jeszcze kiedyś wrócimy. Gdzie jest nasz kolejny cel? No widzicie, same ciekawe przedmioty tutaj stoimy. Co prawda możemy też czasem dostać... coś mniejszego. Tu ruszymy, tu są nawet dwie skrzynki. Czasem dostaniemy nawet coś mniejszego, jak rupi czy coś w tym stylu, ale zazwyczaj dostaniemy wiele, wiele rzeczy. A jak już dostaniemy rupi, to takie... No większy fundusz, 300 rupi czy coś takiego. Więc wiecie, opłaca się to zbierać. Opłaca się go deskuby zbierać, to są... kostki, które rzeczywiście nagrody i pomocy od bogini zsyła nam. O, cześć koleżcy! To też fajna rzecz, że możemy spotykać naszych kolegów, którzy mają wszyscy nudne loftwingi, bo wszystkie takie ciemne i wszystkie wyglądają tak samo. Właśnie chciałem powiedzieć, gdzie jest... się zapytać, gdzie jest ten... to miejsce. Chciałem spojrzeć na mapie, ale... wtedy zobaczyłem kątem oka, że tam z tyłu jest. Wy pewnie na małym ekranie tego za bardzo nie zobaczycie tam na YouTubie. Ale moje sokole oko widzi więcej niż wasze. Moglibyśmy do Faronu się dostać, ale już w tym odcinku na początku byliśmy w Faronie, więc no... nie ma co się denerwować.
Czasem nawet długo trwa pomiędzy tymi wyspami tutaj latać, ale dzięki temu sprawia to trochę więcej przyjemności też, że obszar jest nieco większy niż mniejszy, prawda? A mimo to szybciej można tu się przemieszczać niż w Wind Wakerze, gdzie mamy całe morze, po którym się poruszamy i tam różne wody i te sprawy. Różne huragany oddzielają wyspy od siebie i te sprawy. No więc, witajcie! W domu Dyni. To gospoda, o ile się nie mylę. Gdzieś tutaj na górze nawet powinna być ta skrzynka. Uj! Dokładnie tutaj. Pamiętam, że to była skrzynka, do której trudno można się dostać. Sprawia pewne kłopoty. No i właśnie, 300 rupii. Będziemy mogli sobie kupić kolejne ulepszenia, jeżeli będziemy chcieli. A druga skrzynka jest gdzieś tutaj. A, proszę. I kolejna kieszonka na nowy item. Czyli możemy teraz dwa dodatkowe itemy nosić. Jedno zadanie poboczne chyba jednak zrobię, skoro już tutaj jestem. Skoro mnie tutaj doprowadzili. Bo jak wejdziemy tutaj, to nie tylko poczujemy piękną atmosferę, ale zobaczymy też, że na żyrandolu jest kawałek serca. Ale bardzo lubię atmosferę tutejszą. Szkoda, że musimy ją zniszczyć. A ty co tu robisz? Te robale będziemy mogli mu później oddawać? Tylko jak to szło? Chyba po prostu tak. Tak. Rozdyndać i... O nie! Fuck. Co żeś zrobił?! Chodź tu natychmiast na dół! Przepraszam, ale musiałem. To była tylko niewinna zabawa, nie chciałem tego zrobić. Ale jak fajnie, że on od razu wie, że to my byliśmy. I to jest kawałek serca, który można zdobyć chyba w jeden z najwspanialszych sposobów. No, szkoda teraz. To był ładny żyrandol. Więc... Panie karczmarzu? Co jest z tobą nie tak? Jak mogłeś coś takiego zrobić? Spójrz tylko, co zrobiłeś. Zniszczyłeś piękną atmosferę i mój fancy żyrandol. Będziesz dla mnie teraz pracował tak długo, aż nie spłacisz długu. Każdego pojedynczego rupii, który będzie nam kosztowała mnie naprawa. Zrozumiałeś? Więc jesteś gotowy, żeby przejąć odpowiedzialność? Oczywiście. No dobrze, przynajmniej tyle można na ciebie liczyć. Słuchaj. Nie trać czasu i od razu zabiera się do roboty. Potrzebuję kogoś, kto dostarczy jedną z moich słynnych zup do Igiusa. Trenera rycerzy Skyloft. Jest on tutaj gościem, który dość często się pojawia. Jest on tutaj... jak to się mówi? Często pojawiający się gość, często... gość domowy, gość stały. Jest jeden z moich stałych gości. I mówi, że nie może przejść przez swój ciężki dzień bez mojej zupy, bez talerza mojej zupy. Więc jak? Jesteś gotowy, żeby dostarczyć zupę temu trenerowi rycerzy? Oczywiście. Okej. Okay. Hej, nie masz w ogóle pustej butelki, co ty sobie wyobrażasz? Potrzebujesz pustej butelki, żeby przenieść zupę, więc... Pusta butelka, mówisz? No to kiedy indziej przyjdziemy spłacić nasz dług, tak mi się wydaje. To byłaby tylko krótka przejażdżka, ale jak mam wyrzucać eliksir, który kupiłem, to nie. To kiedy indziej tu wrócimy. I tak, jest tutaj pewna minigierka jeszcze na tej wyspie, którą będziemy chcieli zrobić, więc wrócenie tutaj nie będzie takim głupim pomysłem. Ale bardzo mi się podoba zdobycie tego kawałka serca. Takie łatwe, ale też łączy się z zadaniami pobocznymi, przymusowymi zadaniami pobocznymi, które tak naprawdę nie są przymusowe, bo jak widzicie, możemy teraz pójść. Ale nie pamiętam, czy były z tym jakieś konsekwencje połączone. Chyba nie. Ale mogę się mylić, oczywiście.
No to zostały jeszcze dwa Goddess Cube. Tam powiedział, że najpierw tutaj, ty... Ej, ty. Idzie z nami. Że najpierw tutaj polecimy, a później tam. A wiecie co? Skorzystam tutaj ze skrótu. I się trochę napędzę. Tylko, żeby potem wykierować się w odpowiednim kierunku, gdzie mam pójść? Okej, to później w prawo. Wow, to było bardziej spowolnienie niż przyspieszenie. Tam, widzę! Spójrzcie tylko tam. Różowa, piękna cosia, która wisi sobie w powietrzu. Widzimy, nie ma tutaj aż tyle wysp, większość to takie kamienie, czy takie, jakby to nazwać, latające kamyczki, na których są potwory. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! Au! To bolało. Nie radzę wam lecieć na niego, nie róbcie tego, co ja robię, bo później będziecie tego żałowani. No chyba, że macie tyle samo serc, co ja, i możecie je marnować. Tylko teraz znowu stare dobre pytanie, na górze czy na dole? Chyba na dole, bo tam coś widzę. Albo przynajmniej po środku. O, lądowanie wychodzi coraz lepiej, tak mi się wydaje. Hej! No problem jest zawsze to, że jak długo się nie lata, bo się jest na powierzchni czy coś, to wtedy trochę trudno jest się odnaleźć przy sterowaniu latania, ale jak się już wie, co robi, co się robi, to nie sprawia to takiego problemu. Chwila. Tutaj, prawda? Tak, tutaj się opuścić. Drop down. Huch. No. No i na tych wyspach jest taka piękna, spokojna muzyka. He? Ach, czekaj. Aaaa! Nie, czekaj, mam do... pójść w drugą stronę dookoła? Chyba tak. Nie, kompletnie się zgubiłem. Czekaj, tu mamy bomby. Może pójdziemy na skróty dzięki bombom. Tu jest inna skrzynka. Dobrze wiedzieć. Ale serio? Nie wychodzę z podziwu. Albo z kompletnego zdziwienia. Mechanika tej gry mnie trochę teraz oszukuje, coś takie mam przeczucie. Dlaczego do diabła nie mogę się tam dostać? Czy zazwyczaj też to szło? Bullshit. Spróbuję tam bezpośrednio wlecieć czy coś. Albo przynajmniej obrócić się tak, że będę mógł coś zobaczyć. O, czekaj, z drugiej strony to było. Tutaj się opuścić. Ale jeśli dobrze widziałem, to było tam jeszcze... W górę. Zamknięte? Ale chyba nie całkiem. No spróbujmy wylądować jeszcze raz. Czyli jednak... Nie całkiem się myliłem. Wiedziałem, że tutaj po lianie trzeba zejść, ale z drugiej strony. Co to za zmyłka jest? Że tam też jest liana i myślę sobie, że tam trzeba to zrobić? Jak to tutaj się schodzi? No! No teraz to ja rozumiem. A już myślałem, że Link nie chce przeskoczyć czy coś.
stary dureń. Tak, nie moglibyśmy tutaj wlecieć sobie naszym Loftwingiem. Dlatego ta krata jest tutaj postawiona, ale wejście dla samego Linka jest. Jeżeli tylko z dołu spróbuję zejść. I nasz pierwszy medal, medal skarbu. Gdy go mamy przy sobie, będziemy mogli więcej sobie nosić skarbów ze sobą. Tfu, będziemy znajdowali więcej skarbów, potworów i tak dalej. To może być przydatne przy farmieniu różnych składników i tak dalej. No więc, została tylko jeszcze jedna, została tylko jedna skrzyneczka. To możemy ją od razu postawić tutaj. Tutaj. Trzęsie ręka. Powinniśmy ją zobaczyć stąd. Tak, tam jest. Najlepiej spróbujmy jak najwyżej dostać się. Może pójdziemy po skrót? Tak, przyspieszymy troszeczkę. O, możemy zobaczyć, jak jeden z naszych kolegów też tego użyje? Jest! Ci koledzy w sumie tutaj latają właśnie chyba dlatego, żeby nam pokazać, jak niektóre rzeczy działają podczas latania. Wow! Nie wierzę, że to się udało. Ale wylądowaliśmy idealnie tam, gdzie jest skrzynka. I zdobyliśmy Silver Rupee. 100 rupii. Do wody! Jeszcze nurkować nie potrafimy, więc tutaj nic nam to nie da. Ale można było przynajmniej troszeczkę sobie ładnie do wody wskoczyć. Widzicie, tu jest taki tunel. Jak nauczymy się tylko nurkować, to będziemy mogli tutaj wrócić. Ogólnie na wiele wysp będziemy jeszcze wracali, bo będą tam różne skrzynki. Ale aktualnie warto wziąć to, co już mieliśmy, skoro już tyle skrzynek odblokowaliśmy. Chciałem to też zostawić sobie na później, ale no co tam. Więc teraz albo lecimy od razu do żółtego światła, albo pójdziemy jeszcze na zakupy. Jak myślicie, co by warto było zrobić? Myślę, że od razu polecimy do światełka. Nie! Fajnie by było, gdyby mnie do Skyloft wrzuciło. Wow, ale to niestety wyrzuca mnie tylko w powietrze. I trochę czasem mnie przyspieszy, a czasem mnie spowalnia, zależnie od tego, gdzie mnie wyrzuci. Ale daje mi boost w górę w każdym razie. Możemy zobaczyć jeszcze raz. Tylko zobaczymy, w którym kierunku nas wyrzuci. Wow! No, wyżej już raczej nas nie wyrzuci. Och, jak ja czuję tą wolność niebios. Fajnie by było, gdyby wydali kiedyś naprawdę wersję HD na Switcha czy coś takiego, żeby jeszcze rozszerzyli to podróżowanie po niebie. Może jeszcze jakieś znajdźki dodali czy coś takiego, albo jeszcze większą swobodę, to byłoby coś. Bo to już jest fajne, nawet jeżeli nie ma aż tak wiele swobody. Ale gdyby dodali jeszcze więcej, to o, to byłoby świetne. Bo jeżeli chodzi o drugą część, to nie ma co błagać. Nie ma co się spodziewać drugiej części Skyward Sword albo czegoś, co jest związane tutaj z niebem od Nintendo, bo wiecie jak jest. Każda Zelda musi być przynajmniej z settingu inna. Musi mieć jakąś różnicę, a przynajmniej każda Zelda w 3D. W Zeldach 2D to było jeszcze więcej takich, że były, że nie bardzo się od siebie różniły. Ale Zeldy w 3D zawsze muszą być inne. Zawsze muszą się czymś różnić, czy to stylem graficznym, czy to właśnie tym, w czym się dzieją i tak dalej. I właśnie dlatego te gry są takie wspaniałe i różnorodne. I jednorazowe, każda część jest jednorazowa sama w sobie. Nawet jeżeli Ocarina of Time i Majora's Mask wyglądają bardzo podobnie do siebie, to innymi rzeczami się strasznie różnią. Dzielą sobie jedynie styl graficzny. I ten sam silnik, oczywiście. Dlatego wątpię, żeby miała powstać druga część Breath of the Wild, czy coś takiego. Chyba, że postanowili zmienić trochę swój zwyczajny styl. I wydadzą jakąś kontynuację na tym samym silniku. No, mogliby zrobić coś jak z Majora's Mask, ale wtedy gra musiałaby się w inny sposób mocno różnić. Chyba, że zrobiliby prequel, gdzie na przykład gdybyśmy grali naprawdę w świecie Breath of the Wild wiele, wiele lat wcześniej, kiedy wszystko jeszcze było w porządku i czempioni żyli i tak dalej, ale no cóż, skoncentrujmy się teraz na tym, że jesteśmy w jednym z najświetniejszych regionów kiedykolwiek w grach The Legend of Zelda. Doszliśmy do kopalni Lanairu.
kopalnię La Nairu. Ten region został zmieniony w pustynię z czasem, albo z chwili na chwilę zmieniał się bardziej w pustynię. Kiedyś tu było zielone i w ogóle, ale teraz, po tak długim czasie, jednak większość się spiaszczyła, można powiedzieć. I kolejna długa mapa. Zelda musi tutaj gdzieś być. Okej. I to jest bardzo, bardzo fajny region, nawet jeżeli tylko pustynia, to kryje wiele, wiele tajemnic. To jest chyba ten region, który ma dla nas najwięcej ciekawych rzeczy. Tutaj jest na przykład od razu już Goddess Cube. Ale nie no, wulkan to akurat strasznie nudny region. I strasznie mały też. Ale tutaj La Nairu i Faron to są te miejsca, w których będzie wiele rzeczy, wiele tajemnic dla nas do odkrycia. I są na tyle wielkie, że będzie można do nich wrócić. Ale nie chcę zdradzać zbyt wiele. Och, co to było? Przecież do przodu rzuciłem, a on tak w bok to napierdziela. Nie wierzę. A co tu mamy? Jedna z pierwszych tajemnic. Wygląda na to, że ten obiekt został zniszczony wiele lat temu. Trudno jest przeanalizować, co takiego chce nam powiedzieć. Co to za dziwne skamieniałe stworzenie? No, trudno powiedzieć. W każdym razie zapiszmy, skoro już tutaj jesteśmy. I zwiedźmy trochę ten piękny region. Co to takiego jest? Jakieś szyny czy coś takiego? Takie nietypowe. Ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w kopialni, to nie dziwię się, że widzimy tutaj na początku już wóz. Wózek kolejowy, czy jakby to nazwać. Czyli rzeczywiście jesteśmy w kopalni. Trochę takie wajby Donkey Konga mamy. Ojej, kolejka w Donkey Kongu. To były te poziomy, które od zawsze były najcięższe. No chodź, wagoniku, chodź. Musimy go zabrać ze sobą. Chwila, czy ja dobrze... Czy ja dobrze słyszę? A oto i najbardziej... Oh fuck. Najbardziej okropne stworzenia tej ziemi. Elektryczne slajmy. I one mogą chyba nawet naelektryzować tutaj nasz wagonik, przez co nie za bardzo wyjdzie nam obchodzenie się z nim. I możesz go pchnąć? Możesz. Czyli lepiej uważać i nie zwracać się tak bardzo. Nie zbliżać się zbytnio do tych wagoników, kiedy jesteśmy w pobliżu elektrycznych szlajmów. No ładnie, wagonik tylko jako podpora nam służył. No jako, że są to stworzenia z metalu, elektryczne, to miecz też za dużo im nie robi. Świetna robota. Nie mogę się teraz kompletnie uwolnić. W każdym odcinku przynajmniej jeden game over, od trzech odcinków tak jest. Co za bullshit. Nie, nie chcę kontynuować mojej przygody, chcę zginąć. Och. Mam nadzieję, że nie muszę wszystkie obchać jeszcze raz. Nie, przynajmniej tyle zapisało się. Ale uważaj na te elektryczne gnoje. Już widzicie, jakim strasznym kłopotem są. Mimo, że dopiero co się pojawiły na początku. Chwila nieuwagi i już. Ten wagonik na razie zostawimy. I tu jeszcze więcej takich stworzeń. Albo pozostałości po nimi. I drzwi, których raczej teraz nie otwieramy. Nie otworzymy. Szyny prowadzą tam dalej, najwyraźniej. No dobrze. Jest to jeden z tych już znanych nam przełączników z całego uniwersum Zeld. Po prostu w niego uderzyć. A co tu się dzieje?
piasek nagle zmienia się w zieleń i stworzenia powracają do życia. No i technologia zaczyna działać. Możesz mi wytłumaczyć, co się tutaj dzieje? Minecart... przejedzie tędy, nie stój na drodze, jest niebezpiecznie, żeby tutaj być. Może powinien sobie po prostu pójść? Wygląda na to, że... w tym miejscu, w którym jesteśmy, zmienił się czas. Ten kamień... cofnął czas w tym miejscu, w określonym obszarze. Widzimy, że tutaj się właśnie kończy ten obszar. Tutaj jest teraźniejszość, tu jest przeszłość. Co się stanie, kiedy slime się tu dostaną? Ha, znikną. Nie ma was przeszłości, bałwany. Przyda mi się trochę bomb, skoro już tu jesteśmy. No właśnie, te kamienie potrafią cofać niewielki obszar w ich okolicy do przeszłości. A biorąc pod uwagę, że w tym właśnie świecie, w tym regionie wszystko bazuje na technologii, mamy tu roboty, które pracują, mamy tutaj mechaniczne... mamy tutaj mechaniczne tory i tak dalej, no to to wszystko zaczyna działać w tym obszarze i na tym będą polegały zagadki tego miejsca. I możemy teraz ładnie sobie przesunąć ten wagonik do przeszłości. Tam, gdzie jeszcze działał. I doprowadzi nas... przez te drzwi. Ale czekaj, ja chcę zejść. Nie! Pomocy, ja chcę wrócić. Chciałem jeszcze rozejrzeć się i chciałem się pogadać z tymi robocikami. Biorąc pod uwagę, że... są to relikty przeszłości, to... muszą być bardzo interesujące. Fajnie, że jedzie też tylko tutaj. No dobrze, z tobą już pogadałem, ale ty, co ty tu wyprawiasz? Nie przeszkadzaj w moich operacjach, przestań do mnie mówić, drrr. No fajnie, ja tu przychodzę, żeby z tobą porozmawiać, żeby dowiedzieć się trochę o przeszłości, a ty mnie tak traktujesz. A ty? Skąd przybyłeś? Zbieramy tutaj time shift stone, kamienie time shift, kamienie przeskoków w czasie. I transportujemy je do... Lanairu Mining Facility, czyli tam do tego miejsca, gdzie są, no, centrum tych wszystkich kopalni. Suj z daleka od niebieskich kamieni, zrt, są zbyt niebezpieczne dla ludzi. No nie widziałem tego niebezpieczeństwa, po prostu raz walnąłem i włączyłem. I mogę tak samo dezaktywować. I włączyć jeszcze raz i aktywować. A podoba mi się, że gdy wszystko jest żywe, to te kryształy są takie bardziej niebieskie. I wszystko wydaje się bardziej żywe. Spójrzcie tylko na ten kontrast. Tak naprawdę to bym chciał, żeby cały ten region tak wyglądał. Żeby ten region całkowicie się zmienił do swojego dawnego stanu. Żeby nie było tutaj tyle pustyni, tylko wyglądało to wszystko tak. To takie piękne. Ale cóż. Czekaj, a ty? Gdzie ty mnie doprowadzisz? Ten taki uspokajający dźwięk, gdy jedziemy w tym wagoniku. Wszystko takie mocno nowoczesne, technologiczne. Hej! He? Szukasz pracy? Więc pozbądź się tej dziwnie wyglądającej czapki i wróć z odpowiednim pasującym hełmem. A propos tych hełmów. W Twilight Princess jest postać, która nosi podobny hełm. Nie wiem, czy to ma być jakieś nawiązanie i czy to ma być jakoś powiązane, ale... pewna mała osóbka, która jest dość istotna właśnie w Twilight Princess, nosi coś podobnego. Ale tam był jeszcze jeden koleś, z nim chciałbym jeszcze pogadać. Wybaczcie, że tak tutaj marnuję czas, ale... muszę jeszcze pogadać z tym drugim kolesiem, skoro są to relikty przeszłości i tak naprawdę nie istnieją, to... bardzo rzadko dostaje się możliwość z takimi porozmawiać, a może jeszcze coś ciekawego powiedzą. Te dziwne rzeczy zaczęły atakować nas nagle,
nie mamy żadnych broni, żeby się bronić, więc jeśli zaatakują, to kompletnie przegramy. Będziemy, no, nie będziemy mogli nic zrobić. Czy to było właśnie nawet bardzo ważne zdanie? Bo nie wiadomo, co się z nimi zdarzyło. Nie, to nie czas ich tak zniszczył. Ktoś musiał ich zniszczyć wcześniej i wtedy czas ich deaktywował, czy zepsuł, czy cokolwiek. Więc ktoś zaatakował ich. Ważne byłoby o tym wiedzieć. Dobrze, że z nim pogadałem. To może być wskazówka do tego, co się mogło tutaj zdarzyć. Może będziemy próbowali jakoś dowiedzieć się, co się tutaj w ogóle zdarzyło, ale skoro już tu jesteśmy, to chciałbym spróbować zdobyć te rupi. Opłaca się zapewne. No, oczywiście, że tak daleko nie możesz polecieć. Albo po prostu zbyt bardzo się poobijał. No dobra, tego jednego rupi sobie zostawię. Daruję to sobie. I chodźmy do następnego pokoju. I tutaj niestety wszystko się kończy, nasza przygoda. Ale tu jest jeszcze ten kwiat, który rośnie tylko w tym miejscu. Swoją drogą, szkoda, że te tutaj ludziki są poza obszarem. Nie mogę wrócić do życia przynajmniej na chwilę i przeżyć jeszcze raz to, co już przeżyły. Ale gdybyśmy włączyli to na wieki, to byśmy... Czy byśmy wtedy też zobaczyli, jak one zostały zniszczone? To byłoby ciekawe. Do środka wrzucić, żeby otworzyć drogę. Tylko nie stać pod tym, bo wtedy tak to będzie wyglądało. Fajnie byłoby zobaczyć, kto ich zaatakował, ale wydaje mi się, że to byśmy nie ujrzeli, po prostu by na wieki pracowały. A nie można by ich tutaj przenieść po prostu tam? I... O nie! Fucking slime. I tu mamy ruchome piaski. Na pustyni nie może oczywiście też czegoś takiego brakować. I to strasznie zabiera nam naszą wytrzymałość. Dlatego musimy spróbować tutaj zbudować sobie mosty jakoś. Wrzucając, tak jak przed chwilą, tutaj. Do środka bombę i wtedy powalają się te rzeczy. I możemy na nich stać. Coś podobnego było też w Wind Wakerze właśnie już, więc nie jest to nowa mechanika. Ale one wyglądają jak właśnie te roboty, prawda? Ciekawe, na czym było wzorowane. Kurczę, z tymi robotami to strasznie mi przypomina właśnie gry Yoko Taro. Niry i tak dalej. Z tymi wszystkimi robocikami tam, czy tymi stworzeniami, które mają taką dziwną mordę. A tu jest rupi i przejście. Ogólnie Nir i Nir Automata też kiedyś jeszcze zobaczymy u mnie na kanale. Ale to kiedy indziej. A, po prostu nie atakować slime'ów, kiedy są naelektryzowane właśnie. Bo kiedy się elektryzują, to wtedy zadają obrażenia przez mój miecz. No, można się było domyślić, ale nie zauważyłem jakoś tego wcześniej. I już prawie 500 rupii. O, pająki, fuj! Czy to może mrówki? Lanairu End, czyli mrówka z Lanairu. No, całkiem dużo już robali mamy, biorąc pod uwagę, że jestem taki zły w łapaniu. Ale łapanie robaczków było w Ocarina of Time jeszcze łatwiejsze. Bez motion. Tam gdzieś po prostu butelkę otwierało i tam rzucało i się mogło bawić. Okej, potrzebuję znowu bomb. Jak dobrze, że one nie wybuchają, kiedy mamy je w ręce, kiedy wyciągamy je z naszego worka. I jeszcze to samo... Tu! Wystraszyły mnie te gnoje. Trochę mi nie wyszło rzucenie. Tu pewnie dostaniemy tylko... No, rupi, ale warto zawsze zebrać trochę. I mamy 500. Ile ogólnie możemy teraz nosić rupi?
1100, to jest całkiem ładna liczba. I teraz przebiec tutaj. No, damy radę, póki mamy wystarczająco wytrzymałości, ale warto czasem poczekać na to, aż się odblokuje wytrzymałość. I tutaj znowu mamy takie bydla. Tylko tym razem są to elektryczne bydla, a nie ogniste. Nie! Och. Umieraj! Boom! No w końcu. O nie, nie dostanę się tak daleko, nie dostanę się, zginę. No przynajmniej tą śmierć też wam pokazałem. Spróbujmy tutaj na szybko przebiec. Żrej cukier! Udało się, o matko boska, już myślałem, że kompletnie nie wypali to, co planowałem. No to teraz szybko. Tutaj! No to jest zbyt emocjonalne dla mnie. Co się tutaj dzieje? Światło. Świetnie. Zignorujmy na razie tą skrzynkę na dole, bo ja mam ważniejsze rzeczy do roboty, na przykład przeżycie. Ale możemy sobie zapamiętać, że tam właśnie jest coś takiego jak skrzynka. Ej, to był znowu głupi ruch. Hajja! A co z tobą zrobię? Ty na razie tu poczekasz, co? W porządku. Czuję się, jakbym wrócił do poprzedniej lokacji. Ale to wcale nie wygląda tak samo, jak było ostatnio. Szukam miejsca do zapisu. Czy ja dobrze czuję, że trzeba tutaj w kręgle sobie pograć? Tak. Bomby nie opadają tak łatwo. Chyba tak daleko nie doleci, a jednak doleciało. A, czekaj. To jest nieprzetworzony kryształ, tak? Tak, no to wygląda. To jest nieprzetworzony kryształ niebieski, który potrafi cofać czas, więc jeżeli go teraz dotknę, to i tak cofnie czas, prawda? Tak. Oczywiście. I wkurzający przeciwników przywoła. Chociaż skoro już tu jestem, mogę też ciebie załatwić. Aha! No, dziękuję. Więc, panie robocie, mój przyjaciel został porwany poprzedniego dnia. I słyszałem, że wyssali całą jego elektryczność. To nie brzmi zdrowo. Dlaczego porwali ci przyjaciela, chłopie? Nie mam pojęcia, ale chciałbym dostać się do zapisu. Wiedziałem, że jeszcze mi się przydasz. Może jak mnie doprowadzisz do następnej lokacji, to tam będzie zapis? Bo ten odcinek trwa jeszcze dłużej niż planowałem to. Oh fuck. Genialnie. Ten odcinek jest zbyt długi. Ale co tam. Ty tutaj wybuchaj sobie, a ja przyjadę się. Teraz powinno zadziałać. O, fajnie będzie, jak wybuchnie przed naszymi oczami, co? Ale to już trochę za późno na to. No! Można w końcu zapisać, więc powiedziałbym, że nowy region, co? Nowa część tego regionu.
Dobra, to opowiedz nam coś na ten temat, faj. Dostaliśmy się do pustyni Lanairu. Ten teren jest tutaj dramatycznie się zmienił przez zmianę klimatyczną i tak dalej. I wszędzie są tutaj ruchome piaski i różne tam inne ślimaki i te inne rzeczy. O, tam jest znak Triforce! W tle. Dużo tutaj ruchomych piasków. Powinieneś uważać na to, gdzie idziesz, bo niebezpiecznie jest to dla 30%, że zginiesz, bla bla bla. No, dobrze byłoby na terenie sprawdzić teren na mapie. Zelda musiała tędy przechodzić według moich informacji. Ale jest tutaj bardzo niebezpiecznie. No, prowincji co? Szybko się do niej dostać, żeby dowiedzieć się więcej na temat tego wszystkiego i tego, co się zdarzyło w prowincji Eldini w ogóle. Chyba coś takiego miał na myśli, zbyt szybko minęło to. I wygląda na to, że tamto, co pokazuje nam znak Triforce, że to jest... To ma być piramida czy coś takiego, albo świątynia tutejsza. Dobrze widzieć, że świątynia jest bardzo daleko. Tak szybko się tam nie dostaniemy. Wybaczcie, że ten odcinek dzisiaj wyszedł tak strasznie długo, ale no... trochę się zagalopowałem niestety. Nie zauważyłem, że czas tak szybko minął. W następnym odcinku zobaczymy jeszcze, czy tutaj było coś ciekawego. Wrócimy tam jeszcze. I wtedy wyruszymy na przygody w pustyni... Lanairu. Przez chwilę zapomniałem, jak się ten region nazywa, wybaczcie. Więc cel jest daleki. Na razie, ludzie. Cześć.